Proszę Państwa, dlaczego wzięłam udział w tej kampanii? Otóż dlatego wzięłam udział w kampanii 50+, ponieważ jeszcze nie powołano do życia kampanii 60+. Ale tak zupełnie serio, uznałam, że mój głos będzie brzmiał bardziej wiarygodnie niż wiele innych głosów. Jako, że jestem córką lekarza, siostrą lekarza, pierwsze książki, w jakie się wgryzałam, to była taka stricte medyczna literatura. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że medycyna stała się moją pasją i chociaż swoje drogi zawodowe skierowałam w innym kierunku, to jednak zawsze pozostała moją pasją i postanowiłam jakby inaczej realizować to moje powołanie, jakie sobie narzuciłam. Otóż zawsze byłam orędowniczką w teatrze, Syrena zresztą Iza może potwierdzić. W tym najwyższym gronie kolegów, koleżanek zawsze nawoływałam do profilaktyki, do badań. Zawsze starałam się, idąc sama, zagarnąć jeszcze może jakichś zainteresowanych. A ponadto walczyłam, co nie zawsze było dla mnie miłą okolicznością, bo skupiałam na sobie niezadowolenie. Otóż walczyłam z paleniem papierosów. Słusznie. Z zaglądaniem do kieliszka, już pomijam sprawę artyzmu, ale przed wyjściem na scenę nie polecałabym. Także oczywiście ruch w moim przypadku to jest integralna część mojego zawodu i tutaj już specjalnych starań czynić nie musiałam, aczkolwiek czyniłam. I cóż, mogę jedynie powiedzieć, że jeszcze zwracałam uwagę w moim otoczeniu na fakt, że nadmierna suplementacja może prowadzić też do złych skutków i żeby czytać wyraźnie, ze zrozumieniem, ulotki, fiszki wszystkie dołączane do lekarstw wszelakich, bo są również wskazania, są działania uboczne lekarstw i to ważne, żeby każdy sam ze sobą to przedyskutował w przypadku niedolegliwości i schorzeń, którym może dane lekarstwo z jednej strony pomagając, z drugiej strony zaszkodzić. I już tylko w nawiązaniu do słowa pana profesora chciałam powiedzieć, że ubolewam nad tym, że szczepienia są tak źle postrzegane. I na pewno, gdyby wynaleziono szczepionkę na starość, stanowisko GUŁ by się absolutnie zmieniło. Dziękuję bardzo. Dziękuję.